Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Regimental Standard, tygodnik każdego porządnego gwardzisty. Czołem gwardzisto, mamy dla Ciebie porcje zarówno dobrych, jak i złych wieści. Złe są takie, że najświętsi adepci departamentu Monitorum otrzymali niepokojące raporty ze strefy wojennej Haradon. Donoszące o braku koordynacji na poziomie strategicznym pomiędzy przesławną Astra Militarum i świętymi wojownikami Adeptus Mechanicus. W kilku przypadkach doprowadziło to do zupełnie bezsensownego zmarnowania cennego uzbrojenia na przyjazne cele. Skargi na ten temat zostały dokładnie zbadane przez niezależną i całkowicie bezstronną komisję z kancelarii fabrykatora generalnego. Wnioski komisji wskazują, że stanowiące przedmiot skargi zdarzenia są tylko i wyłącznie Twoją winą. Adeptus Mechanicus. Korzysta z zaawansowanej technologii, pozwalającej na przekazywanie rozkazów niemal w czasie rzeczywistym. Ty zaś, jako skromny gwardzista, nie posiadasz możliwości wpięcia się w sieć noosferyczną ze względu na biologiczne wady Twojego organizmu. Dobra wiadomość jest taka, że można temu zaradzić. Adeptus Mechanicus zaproponowało nowy program rozwojowy dla Twojej kariery, która pozwoli na lepszą koordynację z błogosławionymi wojownikami Omnizjasza. Zostaniesz podłączony bezpośrednio do sieci dowodzenia Adeptus Mechanicus, a w ramach bonusu twoje ciało zostanie ulepszone. Niektórzy spośród Was mogą być zaniepokojeni utratą zupełnie nieistotnych aspektów fizjologicznych, jak wolna wola czy kolana, jednak absolutnie nie ma się czym przejmować. Ogromnie zwiększona odporność i możliwość przenoszenia ciężkiej broni pozwolą Ci służyć Imperatorowi tak skutecznie jak nigdy do tej pory. Program dostępny jest dla wszystkich gwardzistów. Wystarczy, że zgłosisz się do swojego oficera dowodzącego i poprosisz o rekomendację do programu Katafron. Należy pamiętać, że procesy programu są nieodwracalne, więc każdy z uczestników musi zapewnić sobie odpowiednie zastępstwo. Brak zastępstwa i spowodowana nią nieobecność będzie karana konwersją na serwitora. Myśl na dziś? Mądrzy ludzie mówią, silni działają. I jeszcze jedna myśl na dziś? Mężczyzna całe życie pozostaje jak niemowlę. Żeby się uspokoił, trzeba mu dać albo cycka, albo flaszkę. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.